Witajcie, 110. odcinek Niskiego Pressingu. Maciek Matwiej, Paweł Jantura. Do 3 razy sztuka. Dwukrotnie gościł na pokładzie Niskiego Pressingu, ale dwukrotnie jako piłkarz. Dzisiaj jako pierwszy trener będzie Legnica Wojtek Łobodziński, naszym gościem. Wojtku, Witamy serdecznie na pokładzie Niskiego Pressingu. Cześć, w nowej roli. Witam. Zapewne czekaliście, bo wiem, że czekaliście na ten wywiad z naszym nowym trenerem. Wojtku, zaskoczony nominacją na trenera pierwszego zespołu? Ta szansa przyszła trochę nieoczekiwanie, czy tak trochę po cichu liczyłeś na nią? Będę szczery i powiem, że nie, oczywiście każdy trener dąży do tego, żeby taką pracę samodzielną objąć, ale nie ukrywam, że wydarzyło się to bardzo szybko i tak do końca na pewno się nie spodziewałem tego. Wojtek, a jakie cele? Musimy rozpocząć od tego pytania, bo w tamtym sezonie o tych celach, które były nałożone na drużynę trenera Skrobacza, mówiło się dużo, te cele zostały postawione albo nie do końca to było dopowiedziane. Czy teraz zatrudniając się, pan Andrzej Dodeo określił Ci cel na ten sezon 2021-2022? O co będzie mieć grała właśnie pod Twoją... Najczęstsze pytanie padające w batutę. Uwielbiam takie pytania, uwielbiam, bo tak naprawdę byście się zapytali każdego trenera w pierwszej lidze, o co gra, co bym wam odpowiedział, każdy albo trener. Albo awans, albo spadek, no nie, albo utrzymanie się. Nie, myślę, że o utrzymanie by żaden trener nie powiedział. Ja powiem, to nie do końca. Znaczy, ja powiem tak, że... Wiesz, bo cele mogą być bardzo szerokie, tak? Wykrystalizują się te cele, myślę. Troszeczkę, jak mówiliście mi przed programem, że kilku zawodników, spora część odchodzi z Miedzi, dlatego jesteśmy w trakcie jakiejś nieprzebudowy, no bo nie lubię tego słowa, bo ten proces trwa, ale wiadomo, że budujemy zespół i myślę, że te cele się wykrystalizują. Na pewno będziemy się liczyć. Liczyć w walce? Oczywiście. Mhm. Wojtek, to jest duża szansa dla Ciebie, ta praca. Czy Ty jesteś, taka Twoja samoocena, czy to już teraz, czy Ty jesteś gotowy na to? Takie w sumie trudne pytanie i chyba by trzeba było jakiejś złożonej odpowiedzi użyć, bo pytanie, kto jest gotowy, czy to, że grałem 20 lat w piłkę, czy ma znaczenie? Często mi zawodnicy, czy byli piłkarze mówią, że nie. Żebyś zapomniał o tym, że grałeś w piłkę, to ci się przyda w szatni. Całkiem inny świat. Ale żeby o tym zapomnieć. I myślę, że ja już parę lat temu, już tak powoli, jak się przygotowywałem do tej roli, starałem się unikać tego, żeby mówić o sobie, czy o tym, jak grałem, co ja robiłem, bo tak naprawdę to nie ma żadnego w tej chwili znaczenia. Oczywiście ma mi to pomóc w czuciu szatni, w boisku, nawet w pokazaniu jakichś ćwiczeń czy zagrań, ale w szatni to docelowo nie jest takie ważne. Liczy się to, co trener potrafi, jaki ma warsztat, czy jest przygotowany, czy jest profesjonalny i wydaje mi się, że ja taki jestem. Wiadomo, że jeszcze wszystkiego nie wiem, bo chyba nie ma ludzi takich, co wszystko wiedzą, ale zawsze byłem pewny siebie, więc tej pewności siebie tutaj w tej chwili nie straciłem. Wiesz, bo są chyba takie, mi też trochę o to chodziło, że są dwie szkoły. Jedni twierdzą, że lepiej rozpocząć tą samodzielną karierę pracy trenerską trochę niżej, tak? No tak, trzecia czy druga liga? Tak było, tylko szybko poszło. Tylko, że u Ciebie to strasznie szybko poszło i zaczynasz od drugiego szczebla, pierwsza liga, to jest już poważna gra. No cóż mogę Wam powiedzieć, ja się cieszę, że dostałem taką szansę i na pewno ją wykorzystam, będę się starał maksymalnie ją wykorzystać. Myślę, że ten moment w rezerwach, co prawda krótki, dał mi już taki bodziec, taki power do tej pracy i wydaje mi się, że po prostu teraz to nie mogę się doczekać każdego treningu, po prostu wszystko tutaj mnie cieszy, także jestem optymistą, widzę jak drużyna pracuje, także czuję to. Ta praca w tych rezerwach to też ogromny handicap, bo Ty masz przegląd tych kadr, to Ci powinno pomóc. Wojtek, jak ta Twoja Miedź będzie wyglądała? Oczywiście nie zagłębiajmy się w szczegóły, ale chciałbym podpytać Ciebie o taktykę. Jaka jest dla Ciebie ta taktyka ulubiona? Czy będziemy grali trzema obrońcami, czterema? Czy to będzie jednak płynne? Będziesz dostosowywał taktykę do przeciwnika? Powiedz coś. Jaka to będzie ta pieczątka, Wojciech Łobodziński? Zacznijmy od tego, że od pierwszej części tego pytania, jeżeli chodzi o przegląd zawodników z Miedzi. Mogę powiedzieć, że znam wszystkich od tam U16 praktycznie w górę. Także oprócz tego, że pracowałem w rezerwach, to ile tylko mogłem, oglądałem mecze juniorów, młodszych, starszych. Także od 2005 rocznika tych chłopców praktycznie znam wszystkich. I albo się przewinęli przez drugi zespół, albo gdzieś ich nawet już wprowadzałem. Także na pewno ich znam. Zawodników z rezerw, jak można zobaczyć po kadrze, trzech już zabrałem ze sobą do pierwszej drużyny.
i ten proces taki będzie dynamiczny. Czyli nie będzie to stała grupa, tylko będzie ten proces dynamiczny, bo chcę nawet brać zawodników na miesiąc, kilku, potem następnych. Chcę, żeby ci wyróżniający się zawodnicy naprawdę to czuli, że są w tym klubie i że to, że oni się wyróżniają w drugiej drużynie czy w juniorach, kolejnym krokiem jest praca w pierwszym zespole. I to jest raz. Dwa, jeżeli chodzi o taktykę, no myślę, że ci, co oglądali mecze drugiej drużyny, to nie będą zdziwieni, jeżeli my będziemy grać tak w pierwszej, ale oczywiście to będą te systemy łamane. Oczywiście będziemy starać się nie kombinować za dużo, tylko w dwa systemy zrobić do maksa, wykorzystać i starać się nad tym pracować. Czy kapitan już jest wybrany? Czy tu zajdą zmiany? Czy po prostu zostaje taki głównym w tym sezonie? Znaczy, bo to jest bardzo ważna, kluczowa postać dla drużyny. Szymon Matuszek na pewno zostanie kapitanem. Być może zmiany, znaczy na pewno zmiany będą, jeżeli chodzi o zastępców czy radę drużyny, no bo i nie ma Pawła Zielińskiego, który był też zastępcą. Także na obozie to doprecyzujemy, na pewno no teraz tego nie powiem. W momencie, gdy nagrywamy ten program, tak patrząc na kadrę, to co Maciek wspominał, 8 zawodników naliczyłeś, którzy tak opuszczają zespół w porównaniu do poprzedniego przynajmniej sezonu. Przynajmniej są na tej liście transferowej. Na tą chwilę mamy 3 nowych piłkarzy. Generalnie to taki trochę plac budowy. Widać, że ta drużyna jednak jest w przebudowie. Także trudno, wiem, że nie wyciągniemy od Ciebie jakichś decyzji personalnych, bo to pewnie są pytania niekoniecznie bardziej chyba do dyrektora sportowego czy też właściciela klubu. Poza tym negocjacje lubią ciszę, na pewno tak byś odpowiedział. Natomiast trochę chyba taki na tym starcie komfort pracy, na początku startu przygotowań, to chyba tak trudno mówić o takim komforcie, no bo na razie nie wiesz, kim będziesz dysponował do końca. Nie znasz tej kadry. No, doba czasami jest za krótka, mogę tak powiedzieć. Pracujemy nad transferami na pewno, nie będziemy oszukiwać tego, ale też po to dobrałem między innymi tych 3 chłopaków z drugiej drużyny, po to mamy tylu młodzieżowców, ściągnęliśmy już Karolinę i Balcewicza, żeby pracować z tym materiałem w tej chwili, który mamy. Na pewno zmiany nastąpią, a jeżeli chodzi o zawodników, którzy odeszli, no to oczywiście jakaś tam szkoda jest, szczególnie o tych wiodących piłkarzy, ale tak jest w piłce, że to życie dynamicznie się toczy i dalej, także no, nie możemy żałować, musimy wymyślić coś nowego. Jasne, Wojtek, muszę Cię podpytać, Paweł, przepraszam, o Pawła Zielińskiego, bo kibice pytają nas, czy my mamy jakąś wiedzę, czy klub podjął w ogóle rozmowy z Pawłem Zielińskim, bo to jednak, co by nie mówić, był kluczowy zawodnik, jeden z lepszych my go w niskim pressingu wyróżniliśmy jako tę personę, która chyba najwięcej wniosła, przynajmniej ocenę. Tak, oczywiście najrówniej grał w tamtym sezonie. I ta informacja o odejściu Pawła zaskoczyła nas, ale również kibiców. Czy Ty możesz powiedzieć, czy klub faktycznie rozmawiał i czy złożył propozycję Pawłowi? No powiem tak, że z chwilą objęcia roli trenera przeze mnie, stanowiska trenera w Miedzi, pierwszy mój telefon wykonałem do Pawła Zielińskiego i dla mnie to było oczywiste, bo Paweł był wiodącą postacią w klubie. Paweł dostał bardzo dobrą propozycję przedłużenia kontraktu. Udało mi się namówić pana Andrzeja na to, żeby ten kontrakt był dłuższy niż standardowe, także no, my ze swojej strony uważam, zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, żeby zatrzymać Pawła, ale z drugiej strony no, Paweł być może chciał spróbować czegoś nowego i długo już tu był w klubie, także no, to była jego decyzja. No, wydaje mi się, że bardzo by się nam przydał, ale też z drugiej strony to już jest szansa będzie dla kolejnego zawodnika na tej pozycji. Wojtek, jako piłkarz, ja chciałbym wrócić do wątku Twojego osobistego. Jako piłkarz pracowałeś u wielu znamienitych trenerów, że choćby wymienię Leo Benhakera z Polski, Franciszek Smuda, Czesław Michniewicz, czy też Henryk Kasperczak, Robert Maskant, Wiśle Kraków. Tych trenerów było sporo grubych nazwisk. Z kogo byś czerpał najbardziej? Na pewno masz jakieś wzorce. Musicie wziąć pod uwagę, że piłka się bardzo zmienia i to, co było kiedyś u tych trenerów, ten warsztat, nawet taktyka, to już poszło bardzo do przodu i być może czerpał będę z zachowania, być może z warsztatu takiego treningowego, ale taktyka jednak idzie mocno do przodu i to się bardzo szybko zmienia. Myślę, że trener Michniewicz, gdy zdobywaliśmy Mistrzostwo Polski, a trener Michniewicz w tej chwili w Legii, to Dwóch różnych trenerów. Tak, i właśnie na tym polega praca między innymi trenera, że to się bardzo wszystko dynamicznie zmienia. Byli trenerzy, którzy odcisnęli piętno takie mocne na mnie, a i na pewno z tego będę korzystał. Wojtek,
masz skompletowany sztab, który będzie ci pomagał, będzie czuwał również nad tymi może pobocznymi aspektami. Przedstaw tych ludzi, bo Radka Belle znamy, bo pracował już w naszym klubie, ale są też osoby, które po raz pierwszy znalazły się w organizacji. Przede wszystkim szukałem takich ludzi, którzy są bardzo zdeterminowani i tacy żądni sukcesu. I dobierając sztab, oczywiście poza merytoryką, wiedzą i takim wykształceniem, bo trzeba powiedzieć, że to są wykształceni ludzie, szukałem właśnie takich młodych, ambitnych, dynamicznych ludzi do sztabu. Niekoniecznie związanych jakoś mega z ekstraklasą, z pierwszą ligą, z piłką taką, tą przesiąkniętą naszą piłką, bo my chcemy jednak ten kroczek zrobić szybszy do przodu. No Radka nie trzeba przedstawiać, bo Radek to jest facet, który po prostu dzień i noc żyje tą piłką, także wystarczy spojrzeć na Twittera, po prostu tam się dzieje u niego. Także on, oprócz tego, nie wiem czy wiecie, jest studentem psychologii jeszcze do tego, także to jest facet, który... Tak. I dlatego chciałem kogoś takiego zaufanego mieć, który będzie mi podpowiadał w kilku aspektach. Mateusz Jankowski za to jest chłopak, który... Szukałem trenera, który mi pomoże w aspektach motorycznych i tutaj oczywiście z regionu też. I wszyscy znajomi, z którymi rozmawiałem, trenerami, wszyscy mnie nakierowali, czy tam kilku na niego. Także po pierwszej rozmowie z nim, spotkaniu już wiedziałem, że to jest to, czego szukam. Także facet, który taką ma wiedzę, taką praktyczną. Oprócz tego jest trenerem piłki nożnej, co też było ważne, żeby to nie był człowiek oderwany od piłki nożnej. Także to jakoś to się mi wszystko scaliło w jedno i taki jest sztab. Olek tak oczywiście został. Mhm. Powiedz mi, Wojtek, bo jest również pani doktor inżynier dietetyk, powiedzmy w szeroko pojętym sztabie. No teraz się dowiadujemy, że trener Bella ma, czy doszkala się w tym aspekcie psychologicznym, ale ja właśnie chciałem, nawet jeszcze nie słysząc o tym, chciałem cię popytać, jak wygląda praca z psychologiem, szczególnie w tym trudnym okresie COVID-u, bo wiemy, że to jest również trudne dla piłkarzy, ta cała sytuacja, która na nas wszystkich spadła. Czy w Miedzi piłkarze mogą sięgać po konsultacje z psychologiem? Znaczy na stałe nie mamy zatrudnionego psychologa, ale z tego co wiem, zawodnicy, zresztą to sugerowaliśmy już jakiś czas temu, że nawet trener mentalny czy psycholog, myślę, że zawodnicy już korzystają z tego typu pomocy. Myślę, że to jest naturalne w tych obecnych czasach, żeby korzystać z takiej pomocy. Ja nie miałem takiej przyjemności i okazji i w pewnym momencie kariery wydawało mi się, że byłoby to potrzebne, dlatego absolutnie nie odchodzimy od tego. No cóż, trzymamy kciuki za Wojtek, za twój start w tej samodzielnej pracy. Słuchajcie, gdy Zinedine Zidane został trenerem Realu Madryt, też było sporo wątpliwości, po czym wiemy, jak to się zakończyło. Ja patrząc na kadrę Miedzi, oczywiście nie mieszając z naszym piłkarzom, no to tak chyba trudno nie mieć wrażenia, że największą gwiazdą w tej kadrze to jest trener, akurat w przypadku w tym sezonie. Nie przesadzajmy. Trzymajmy się tej wersji, wiemy, Wojtek, że jesteś skromnym człowiekiem, życzymy ci powodzenia. I cóż, trzymamy kciuki i do następnego razu, już po tych pierwszych kilku meczach na pewno będziemy, liczymy, że będziemy mieli okazję i przyjemność spotkać się z tobą i podsumować te pierwsze mecze. A tymczasem trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za spotkanie, dziękujemy za rozmowę. Trzymajcie się, kochani, hej Miedzi.